Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, publikuję, wypożyczam lub kupuję. Dziś chciałbym pogadać o serii i o komiksie Injustice, ale nie o tym tomie, tylko o tym tomie numer 2. W ogóle jest to bardzo ciekawa seria z bardzo ciekawym konceptem. Słowem wstępu. W tomie numer 1, Bogowie pośród nas, rok pierwszy, doszło do pewnego załamania. Czyli na skutek machinacji Jokera, Metropolis przestał istnieć i zginęła Lois Lane. Wraz z nienarodzonym synem Supermana. Doprowadziło to do załamania się Kal-Ela i przez co on w przypływie szału i gniewu zabił Jokera. I to rozpoczęło wszystko. Ta scena spowodowała, że z automatu pękły hamulce. Batman nie mógł uwierzyć, co widzi. Superman, najbardziej prawa istota na Ziemi, zabija człowieka. Nie będziemy w ogóle teraz mówić o tym, czy Joker zasługiwał na śmierć, czy nie. Ale to spowodowało, że nastąpił całkowity rozłam. Batman uznał Supermana za największe zagrożenie. Superman zaczął dążyć do państwa totalitarnego. Zaczął stosować mechanizmy, że gdyby Jokera wyeliminować wcześniej, Lois Lane by dalej żyła, Metropolis by istniała itd. Po serii wielu brutalnych starć nastąpiło kilka takich punktów przełomu. Po pierwsze, wynaleziono syntetyczną pigułkę dającą supermoce ludziom, dzięki czemu mieli jakiekolwiek szanse w starciu z Supermanem. Po drugie, w tym pierwszym tomie zginął Atom, próbując powstrzymać Supermana, oraz, co miało bardzo ważne konsekwencje, Superman zabił Green Arrowa oraz złamał Batmana. Batman został ocalony przez Alfreda, ale był cały czas połamany. Superman ogłosił, że bez względu na koszty będzie po prostu walczył z Batmanem i będzie po prostu, nazwijmy to ogólnie, przewodził Ziemią. Co się dzieje dalej? W drugim tomie można powiedzieć, że stawka rośnie. W czasie tego wielkiego zamieszania nie było na Ziemi Korpusu Zielonych Latarni. Przynajmniej nie przypominam sobie, że tam był. Natomiast w dwójce Korpus Zielonych Latarni wkracza do akcji. Przy czym każdy radzi sobie ze stratą jakoś inaczej. Tutaj mamy odniesienia do pogrzeb Green Arrowa, wspomnienia spotkania Arrowa, Black Canary oraz Hala Jordana. Mamy tu sytuację, że wraca jakiś ten Green Lantern Kyle Rayner, wraca na Ziemię, który jest całkowicie nieświadomy tego, co się dzieje. Superman kwestionuje nawet policję z Gotham. Chce wprowadzić państwo w pełni totalitarne. Batman leczy rany i mamy sytuację, gdy na scenę wkracza Sinestro. Jak wkracza Sinestro, rzeczy zaczynają się dziać bardzo, bardzo złe. Mamy sytuację taką, że po pierwsze, Hal Jordan nadal jest po stronie Supermana, bo generalnie trochę bohaterów pozostało po stronie Supermana. Superman i wspierający go niektórzy bohaterowie kwestionują samodzielne działanie ludzi, organizacji wybranych przez ludzi, typu ONZ i tak dalej. Oni stwierdzają, że mają prawo siły. Jest oczywiście ruch oporu. Tutaj zostaje wkręcony troszeczkę Hal Jordan, że skoro zielone latarnie strzegą pokoju w całym wszechświecie, no to spokojnie mogą stać na straży Ziemi. W poprzednim tomie ostro poraniona była Wonder Woman, więc się kuruje. Tak jak mówiłem, na scenę wkracza Sinestro. I Sinestro chce być sojusznikiem Supermana.
I mamy sytuację taką, że przybywają na ziemię niektóre zielone latarnie oraz strażnicy. Przedstawiciel strażników, czyli Gantet. Superman nikogo nie chce słuchać. W zasadzie jedyny, kogo słucha, to Sinestro, co się robi już niebezpieczne. Państwo policyjne Supermana zaczynają być przerażające coraz bardziej, w coraz większym stopniu. Takie depresyjne. Każda rzecz jest w sposób bardzo, bardzo nieprzyjemna. Mamy łamanie wszelkiej maści praw człowieka. Nie można sobie wyjść na ulicę, po prostu zostaje się pobitym. Policja przestaje być uważana za... Zamiast policji są jednostki jakieś bojowe, paramilitarne, powołane przez Supermana. Bez żadnego trybu. I co najgorsze, Superman coraz bardziej słucha Sinestro, który generalnie jest zupełnie postacią bez skrupułów, bardzo, bardzo mieszającą. Tymczasem na OA strażnicy zastanawiają się, co mają zrobić. Jeden z pomysłów jest taki, że chcą wyruszyć z interwencją na Ziemię. Sprzeciwia się temu Haldorno, zostaje uwięziony. A tutaj na przykład taki Superman ściąga Shazama. Ogólnie rzecz biorąc, przy bacie Korpusu Zielonych Latarni znowu jest bardzo agresywne podejście Supermana, który w żaden sposób nie chce słuchać i idzie coraz bardziej w zaparte. Wydawałoby się, że Superman zostanie powstrzymany, niestety wtrąca się Sinestro. I ogólnie można powiedzieć, że tak skrótowo, żeby już nie mówić za daleko, mamy gigantyczne podbicie stawki. Czyli mamy Supermana, który coraz bardziej pogrąża się w swoim chaosie. Gdzie pasuje to do tego stare powiedzenie, poświęcenie, pierwsze przekroczenie raz granicy, zabicie kogoś, powoduje, że każde kolejne przekroczenie tej granicy staje się coraz łatwiejsze. Cel uświęca środki, już Superman traci całkowicie zahamowanie. Także moim zdaniem, współpracując z Sinestro, sami się proszą o kłopoty. I w ten sposób będzie dochodziło do ostatecznego starcia, gdzie mamy ruch oporu dowodzony przez Ptaki Nocy oraz policję Gotham, a także działające tutaj z nimi zielone latarnie. Jest tu przezabawna scena, przezabawny pojedynek, kiedy Black Canary ściera się z Harley Quinn, gdzie Black Canary jest w ciąży i ma, powiedzmy, efekty początku ciąży, co jest przezabawne po prostu. No i stawka rośnie. Szpiedzy między różnymi frakcjami, wątpliwości, postacie umierają, Sinestro knuje. Superman pogrąża się coraz bardziej w chaosie i co najgorsze, Sinestro ma coraz większy wpływ na Supermana. Wojna nadchodzi. No, do Ziemi zmierza Korpus Zielonych Latarni razem ze strażnikami. Nie wiem, na tym kadrze ich nie ma. Z całą planetą Mogo, czyli jednym Green Lanternem, który jest całą planetą. I jest, ma być wielki, skoordynowany atak, żeby powstrzymać Supermana. I generalnie komiks jest bardzo, bardzo mocny. Bardzo mi się podobał. Uwielbiam Zielone Latarnie, a tu jest po prostu taki efekt, będzie się działo. Kilka postaci, które polubiłem, umiera. Mniej lub bardziej spektakularny sposób. Tutaj nawet z tyłu jest okładki. Superman na czele Korpusu Sinestro, Korpusu Strachu. Bardzo jestem ciekawy, co będzie dalej, bo końcówka jest z jednej strony nostalgiczna, z drugiej strony smutna. Bardzo mnie ciekawi, co się będzie działo w tomie kolejnym. Kto jeszcze i jak może tą stawkę podbić?
Z jednej strony jest wszystko genialnie, wspaniale, po prostu dla mnie to wszystkie starcia są racjonalne w miarę. Czy no, powiedzmy, mam troszeczkę wątpliwości co do postawy Hala Jordana, ale powiedzmy, że siła osobowości, magnetyzm Supermana mógł na to wpłynąć. I starcia są wiarygodne, postacie zachowują się w moim odczuciu zgodnie ze swoim charakterem. Widać, że niektórzy nie chcą walczyć, ale zostałem tak przypadkowo wplątany w tej okoliczności. Widać potęgę korpusu zielonych latarni, widać potęgę Supermana, widać znaczenie Sinestro, jego postaci na to wszystkie zamieszanie. Jedyna rzecz, powiedziałbym, która może mieć tak minimalny zarzut i czasem myślę, że to jest duży zarzut, za chwilę myślę, że generalnie no nie, przecież to mi się bardzo dobrze czytało, to jest to, że jest, można powiedzieć, taki w pewnym momencie plot armor się mówi, czy jakaś taka osłona fabularna, że wydaje się, że już powinno, w tym momencie powinno się, dajmy na to, udać, ale następuje coś tam i dzięki temu się udaje. Chyba podam wam z początku. A, z początku jest to, że jak przylatują na początku Green Lanterni, łapią Supermana, to jest taki motyw, że wtrąca się Sinestro i generalnie, o tutaj mamy taka fajna wiewióreczka. To jest bardzo potężny korpus, członek korpusu zielonych latarni. Chip, czy Chip, CHPM, no w każdym razie on już, mają Supermana w garści, wtrąca się Sinestro, Superman się uwalnia. Z jednej strony jest to wiarygodne, przynajmniej dzięki temu, że to jest Sinestro, on jest takich manewrów zdolny i on knuje dla siebie. Z drugiej strony, o ile w pierwszym tomie Supermana jeszcze można było minimalnie w pewnych momentach usprawiedliwiać, ale to tak mówię minimalnie, że to była jakaś tam rozpacz, desperacja, żałoba, błędy, brak świadomości konsekwencji i tak dalej, to w tym tomie Superman już idzie tak po bandzie, że już całkowicie zapomniał o swoim bohaterstwie. Już nic go nie powstrzymuje. W tym pierwszym tomie jeszcze, powiedzmy, dążył do większego dobra, powiedzmy, czyli w tym pierwszym tomie dążył do tego, żeby było lepsze jutro, czyli poświęcał swoją duszę, poświęcał ludzi, żeby osiągnąć większe dobro. W tym tomie już tak nie jest. Już poświęcił swoją duszę w całości, poświęca innych dla utrzymania władzy, dla władzy. To już nie jest, już samo to ratowanie innych już przestało istnieć. Czy już nie ma ratowania, jest po prostu władza dla władzy. Dlatego ten komiks jest tak dobry, bo pokazuje też, co się wydarzy, jak potężna istota nie będzie miała hamulców. Coś, przy czym wielokrotnie w różnych komiksach ostrzegał Lex Luthor. Co może być zrobić Superman, gdy go nikt nie zatrzyma? Jakie jest wasze zdanie na temat komiksu? Podzielcie się swoimi opiniami, czy wam się podobał, czy czytaliście, czy to jest jedno z waszych ulubionych serii. Dla mnie ona jest rewelacyjna. Ten tom czytało mi się lepiej, ale z uwagi na udział tych ludzików w zielonych trykotach. Po prostu bardzo lubię Korpus Zielonych Latarni, a w tym tomie udział jest Korpusu Zielonych Latarni kluczowy. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!